Chcesz, żebym ci pomógł? Umowa stoi. Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Mucek i witam z Wiedźmin 3 Serca z Kamienia. Moi drodzy, lecimy z zadaniem Mroczne Dziedzictwo. Musimy przeszukać ruiny zamku Armscrone. No dobra, ale musimy znaleźć wejście i... Aha, jeszcze jedno. Moi drodzy, gramy na patchu 1.11, troszeczkę się tutaj zmian było takich bardziej wydajnościowo naprawiających błędy w samej rozgrywce, w dodatku mniej, chyba najwięcej chyba zmian było tutaj w dodatku. I trochę przebudowałem Geralta, moi drodzy. Daliśmy sobie tutaj w atak dwa te sloty całe i jeszcze zwiększyłem mutagen oczywiście, dałem większy czerwony mutagen, dałem znaki tutaj Igni. Igni tutaj, to jest znak Queen, przepraszam, znak Igni, jeszcze bym znak Igni tutaj chyba zmienił, wiecie, to. Zamiast akcji dałbym to, bo to będzie lepsze, bo to tam, to nam zmniejsza pancerz przeciwników o 75%, więc to jest bardzo dużo. Jeszcze to bym zmienił i teraz jest chyba Geralt poprawny, jak mi się wydaje. Dobra, musimy znaleźć to wejście, ja nie wiem gdzie tutaj to jest, szczerze powiedziawszy. Bo tego jeszcze nie miałem szansy odwiedzić. To musi być wejście gdzieś chyba na dole, tak mi się wydaje. Gdzieś z tamtej strony, tam gdzie był ten starożytny leszy, może... Tu było tylko... A, bo tędy przyjechałem. Dobra, nieważne. Musi być gdzieś wejście, ale gdzie? Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Może to nie trzeba szukać pod ziemi, tylko gdzieś na górze będzie to. Te skarby będą. Może na tej wieży przykładowo tam. Dobra, to spróbujemy, co? Bo zamiast szukać wejścia, może trzeba szukać górne. Górę lepiej przeszukać, tylko nie wiem jak tam się dostać, szczerze powiedziawszy. Jeśli się będziemy chyba męczyć z tą misją dodatkową. Że mi się Geralt oczywiście nie zbuguje. Nie. Cały misterny plan poszedł w cholerę. Dobra, spróbujemy z drugiej strony może. Ja się będę teraz pewnie caskał, więc pewnie na górze coś tam będzie. Pewnie nie mogę wejść, niestety. To trzeba tu spróbować. Może od tej kątowego wejścia? Chyba tak. No na pewno tak. Tu teraz. Okej. Okay. I teraz co? Gitara lipa, nie? Gdzie on się z... O, Geralt się zbugował. Proszę. Ezra, jaki jest idiotą. Dobra, to mój błąd, wybaczcie mi. Ja bym tu zmedytował się jeszcze. Móc odwary użyć. Poczekajcie, musimy te odwary zmienić tutaj jeszcze, żebym odwary pozmieniał. To jest fajne, ale to odbija część zadawanych obrażeń, to jest lepsze moim zdaniem. Zekimy ja miałem chyba. Zwiększamy obrażenia krytyczne. O, a z jakimi miałem, to zwiększa żywotność. Jednak, a nie to. Nie wiem właśnie. Dobra, niech tak będzie. Mogłem też kota tu użyć. A, ja wam tak pokazałem, że dałem w atak, ale nie pokazałem co mamy. Szybki atak tutaj. Szybki atak, pamięć mięśniowa, to jest precyzyjne cięcia, tu mamy pamięć mięśniowa. Tutaj mamy młynek oczywiście, to że Geralt się kręci. Mamy też szybki atak okaleczenie. Okaleczenie mamy, czyli powoduje efekt krwawienia, mamy transbojowy. Przelanie gniewu, czyli umożliwia rzucenie znaku na najwyższym poziomie i zwiększa moc znaków o 125%, wymaga, dobra,
3 punktów adrenaliny, które zostają zużyte. Mamy też transbojowe opanowanie, czyli każda walka rozpoczyna się z jednym punktem adrenaliny. Generowanie adrenaliny podczas walki mieczem jest zwiększone 25%. Moim zdaniem to jest chyba najlepiej tutaj w atak, a ja sobie z to wyłączyłem. I teraz mamy tutaj znaki. Znak Gwen, spotęgowanie, czyli pozwala podtrzymać aktywną tarczę bez użycia wytrzymałości. Też mamy znak Izzy, czyli to właśnie to, co wcześniej mówiłem, czyli zadanie obrazy znakiem Inkni zmniejsza również permanentnie pancerz przeciwników. Bardzo fajnie, 85%. I mamy jeszcze właśnie ten znak taki Izzy Backup. Właśnie alternatywne użycie, czyli takie o. Bardzo fajne, moim zdaniem. Dobra, popaliliśmy sobie trochę. I teraz jeszcze mamy alchemię. Z alchemii zrezygnowałem z innego całego slotu tutaj. I dałem sobie tak, mutacja, czyli zwiększa po prostu generowane premie przez mutageny o 50%. Mamy też mutacja, czyli każdy zużyty owar zwiększa maksymalną żywotność o 1000. I też mamy mutacja, odporność nabyta. I tu mam, przepraszam, tkanek, bo ja tą mutację tylko patrzę. Odporność nabyta, czyli każda receptura chemiczna poziomu 1, 2, 3 zwiększa tolerancję na elixir o 1. No i to wszystko. No, nie pokazałem, ja trochę zgałganiłem na początek. Dobra, ale nieważne, lecimy, zobaczymy, co tutaj będzie. Tutaj jakaś kartka. Dziennik, część pierwsza. O! Trochę dużo do czytania, więc tego nie będę czytał. Musicie sobie w momencie zatrzymać, jeżeli was to obchodzi. No, czerwoną skrzynkę chyba coś tu będzie. To chyba... serio? Taki syf? Okej, to tutaj nic nie było ciekawego. Przejdźmy dalej. Może tu coś będzie. Upiory. Jeszcze bym puszczyk użył i gromu. Tak. Teraz to będzie czysta przyjemność. Tu Irden mógłbym użyć też. A upiory to Irden jest sam raz. No bo oni nie mogliby się wtedy teleportować, ale okej, jakoś daliśmy radę. No dobra, tutaj duchy pilnowały, to coś tu mamy. Serio? Takie gówno? Listy z żądaniem okupu. Aha, czyli... tutaj nic nie było ciekawego, tylko same śmieci. No dobra, ale mamy zadanie wykonane. Nie robimy, od razu lecimy z zadaniem tutaj fabularnym. Już będzie, już się tym zajmiemy, bo widzę, że... no nie za bardzo to wyszło. Dobra, ale tutaj nie mam... tutaj... widzę, że nie za bardzo ta misja była obfita w jakieś fajne zdobycie jakichś fajnych rzeczy, jakieś pancerza czy cokolwiek. Dostaliśmy same gówno, szczerze powiedziawszy. Jedź, płotka. Też dużo osób pewnie o tym zapominało, że można sobie ten rozbić, chociaż było na aukcji wspomniane, że jeżeli to rozbijemy, no to coś tam będzie, ale niektórzy pewnie nie wiedzieli, jak to zrobić. No po prostu zniszczyć trzeba było u rzemieślnika i tyle. Ale szczerze powiedziawszy, nawet się nie opłaca tego brać, chociaż to zadanie może mieć wykonane. Chyba, że dlatego. Może to robić, a tak to... nie. No dobra, zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Musimy znaleźć róże. Rolgierda. Słyszysz mnie? Kajmir. Złodzieje? Kajmir! Jesteś tam? Ciszej. O bogowie, aleście mnie! Ciszej, mówię. Ta mgła nie jest naturalna. Może być, że coś się w niej ukrywa. Mglaki, błędniki. Nie chcesz, żeby tu przeszły. Mglaki? Melitele, święta matko. Na co mi to było? Kim jest ten cały Kajmir? Ja... myśmy są wspólniki. Zachodzimy w opuszczone domy. Zawsze coś cennego się znajdzie. Złodzieje. Aha.
Jesteś złodziejem. Złodziej żywych okrada. A trupom co szkodzi? Kajmir poszedł drzwi otwierać, ja stanąłem na czatach. Nagle słyszę, lampa trzasła i cisza. Wołam go, ale... Co to było? Ten mglak, o którym mówiliście? Nie. Nie. O, kamieńce! Sprawdzę, co to było i poszukam twojego wspólnika, a ty... Ja nie mam czasu czekać, zmywam się stąd. No, o to mi chodziło. Spora, no dobra, zobacz. Ktoś nadal regularnie pielęgnuje kwiaty, ale nie ma tu fioletowej róży. Świeży nawóz. Kto to był? Woda to ten pewnie gość. Jakby biła z górskiego strumienia. Wytarta. Ktoś tu często przesiadywał. To pewnie tutaj ten gościu, którego widzieliśmy w czarnej szacie. Zadbane, ale co do jednego wymarłe. Coś tu jeszcze? Szaluga. Drewno zdążyło już zbutwieć. Chyba to się sztaluga nazywa. Ani śladu fioletowej róży. Może gdzieś na tyłach. No dobra. Teraz mamy wieczór i puszczyk się będzie cały... Będziemy mieli cały czas puszczyk, więc to jest akurat dobre. Stłuczona lampa i zadeptana ziemia. Ktoś tędy coś ciągnął. Ciało? Chyba ten nie żyje. Rannego człowieka. A chyba nie ślady żyje. Ślady podkutych butów prowadzą z tylnej części ogrodu. Czarny kot? Ale nie jest normalny. Zobaczcie na jego oczy. Nie jest normalny kot. Lepiej stąd zwiewaj, mały. Tutaj nie jest... Co to za dźwięk? Jakby kopanie. Zakopuje go chyba. Wytrych. Musiał należeć do drugiego złodzieja. To chyba go zakopuje, tak mi się wydaje. O cię chuj! Tak, zakopuje go. Chyba zakopował jeszcze innych, którzy do przyszli. Bez nalogów. Jednakowo drugi jakby w grządkach. Dziwne to wszystko jest tam głaz niczego. Słyszysz mnie? No fajnie, ten się pobłyskuje, ten miecz. Drugi złodziej zmasakrowany. Kim jesteś? Kurwa mać, by zaszytem miał całą twarz. Klucznik. Dobra, muszę jakiś olej. Tylko... Przeciwko komu? Upiorom? Wampirom? Nie wiem. Niech będzie przeciwko upiorom może. No nie wiem, co to jest. O, regeneruje się jakby. Wow, co to za kombo? O nie! Co to jest?
słaby ten sztucznik. O! Co to? Co to jest? On się tym regeneruje, skubanie. Trzeba to zabijać. O, się zregenerował. Ja mu to zabiorę. Nie ma tak łatwo. Wow! A napierdala. Co to jest? Co to jest? Nie mam pojęcia. No znowu przywołał te sypy. Nie ma regeneracji. O, niepotrzebnie. No coś z Marii, on się tu nie regeneruje sypami. Skubańcu jeden, no. No niepotrzebnie! Czemu on tak stanął? Chciałem odskoczyć. Dobra, to słabo nie jest, to już wiem. Jak on hita kogoś, to się regeneruje. Kurna! Nie to, Geralt. Nie da się zregenerować. Żegnam. Skubaniec twardy. Co to do cholery było? Też ciekawy. Brak oczu, nozdrzy, zdeformowane narządy. Zaraza, to coś nie miało nawet prawa żyć. Znowu ten kot. Cóż, filozofowie nadal spierają się, co to znaczy żyć. Normalnie byłbym zaskoczony. Ale nie po tym, co właśnie widziałem. Kim jesteście? Z pewnością nie zwierzętami. Myśl o nas jako o przyjaciołach domu.
Okej. A co powiecie o nim? To wasz znajomy? Nazywaliśmy go klucznikiem. Nie przypomina żadnego znanego mi stworzenia. Skąd się tu wziął? Z bardzo daleka. Został wyzwany, by chronić dom i panią Iris. Dbał o ogród, zajmował się nieproszonymi gośćmi. Z bardzo daleka? To znaczy skąd? Nazwa tamtego miejsca nic ci nie powie. Po co to przedstawienie z udawaniem zwierząt? Nie mogliście mnie ostrzec? Nie. Jesteśmy zobowiązani do zachowania dyskrecji. To po co w ogóle ze mną rozmawiacie? Cóż, rzadko mamy okazję pomówić z człowiekiem. I jesteśmy ciekawi, co cię do nas sprowadza. Trochę więcej konkretów poproszę. Później. Znacie człowieka, do którego należy to miejsce? Olgierda von Everetz? Znamy. Gdy odszedł, zostawił majątek swojej żonie. Świetnie. W takim razie, czy zastałem panią von Everetz? Możecie mnie zaanonsować? Czego od niej chcesz? Przyszedłem po fioletową różę, którą Olgierd podarował Iris, nim wyjechał. Iris jest w środku, w sypialni na piętrze. Weź jego klucz. Otwiera tylne drzwi domu. W takim razie pójdę się przywitać. Więc jak się mam do was zwracać? Tak jak teraz. No. Wolimy zachować nasze imiona. To łopata jego. Plus 10% zadanych obrażeń przy walce jako żywotność. Wolę swoje. Nie mam za... się uleczył jeszcze. Iris? Co to ma być? Czuję się jak w jakiejś książce, nie wiem. Gadające zwierzęta. Czy ten klucznik. Kubaniec. Twarda sztuka. To da radę go porobić. No nie, nie chciałem wyjść. Tu by trzeba było kota wypić, nie? Ciemnek. Sypie się ta rudera już teraz. Teraz z posiadłości się rudera zrobię. Co do jasnej. Z tym obrazem się tak. Trzeba. Nie no, duchy. Duchy wychodzące z obrazu. Nawiązania jest do tylu tutaj powieści, że ojej. Widać, że na dzieci widać jest sugerowali się literaturą i to bardzo dużo. To w większości oczywiście polsko. Znowu Firska już ma dwa te same miecze. Bo ten jest chyba trochę lepszy, czy to jest to samo? To jest to samo, tylko ten jest naprawiony, a tamten nie. To co to jest? Mistrzowskie kawaleryjskie siodło. No, słabe. Co to było? Szkicownik Iris. Umrzesz tutaj. Ale się wystraszyłem. Olgierd, jakiego nigdy nie znałem, był wtedy innym człowiekiem. Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, a każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób. Pożaru. Ciekawe. Okej, to jest... dojrzana to jest rezydencja. Jakby była przeklęta.
Dobra, tam nie przejdę, tutaj może. No, to jest na wejście na balkon. Okej. Okay. Same się drzwi otwierają. Co? O nie, znowu walka. Razem z upiorem. Dalej mam olej? Już nie wiem, się wytarł. Szkoda. Ale chyba nawet Erden ona nie potrzebuje, by ją trafić. Trzeba to obrazy niszczyć. Tak myślałem. Jest Igni, gdzie jest Igni? Gdyby większe obrażenie zadawał. Nowy obraz. A się tym regeneruje. 5 kart i życia sobie regenerują. No nic nie robi się, że to zawsze. I Irden też nie jest nam potrzebny. Nowy obraz. Dawaj Geralt, bo ona się jak się uleczy, to będzie lipa. Chodź się leczy, skubana. Ja też jej biję dużo. Po ile jej biję? Po 1500? Już tak, 1300 chyba. Znowu obraz. Ciężki jest ten upior. Się leczy, tak jak tamten klucznik. Ona dużo nie bije, zobaczcie. Bije mi coś, to trochę bije. Znowu. Obraz. Dobra. Dasz się zabić. Ale ciężkie to jest, no. O, ciechu. Zdychaj w końcu. Tak się będziemy bawić, tak? Do sranej śmierci. Dobra, to już... Nie, no będziemy się tak bawić, albo ją zabiję teraz. Dobra. Zaciała się w pył. Ciężka walka. A ten pokój był taki wydłużony. Znowu się drzwi otwierają. No dobra. Sypialnia. Tu miała być Iris. Nie żyje, nie widzisz? Tu jeszcze coś jest. Piękna para. No dobra. To musi być ona. Zaraza. Chciałeś ją zobaczyć. Oto jest. Człowiek powinien ważyć słowa, gdy wypowiada życzenie. Łatwiej uniknąć rozczarowań. To jakieś żarty? Czemu od razu nie powiedzieliście, że nie żyje? Nie pytałeś. A dlaczego nikt jej nie pochował? My nie potrafimy, a klucznikowi jeszcze za życia kazała trzymać się z dala od siebie.
Im dalej w las, tym bardziej się zastanawiam. Czemu mi w ogóle pomagacie? Wezwano nas, byśmy służyli Iris von Everec. Nasza pani umarła, ale to niestety nie zwalnia nas ze służby. Rozumiem. Chcecie opuścić to miejsce. I te ciała. Dziwisz się? Nie. Wcale. W jaki sposób umarło? Nie widzę ran ani śladów walki. Serce jej pękło. Znaczy co? Zawał? Nie, po prostu pękło. Ciężko mi w to uwierzyć. A jednak tak właśnie było. Któregoś dnia Iris zamknęła drzwi frontowe na klucz. Położyła się tu i umarła ze smutku i samotności. Jej duch jest niespokojny, gniewny, atakuje intruzów. Wiecie czemu? Pani von Everec ma za sobą ciężkie przeżycia. Odwykła od gości i nie przepada za ludźmi. Nie słyszy nas. Wychodzi na to, że muszę porozmawiać z duchem Iris. Nie jest łatwo dotrzeć do naszej pani. Przepełnia ją złość i gorycz. Mam swoje sposoby. Żeby nawiązać kontakt z Iris, muszę wpierw pochować jej ciało. Ale cmentarzysko klucznika nie wydaje mi się odpowiednim miejscem. Za dużo tam krwi, strachu. Lubiła spędzać czas w ogrodzie przed domem. Więc może tam. Czekaj. Weź ten klucz. Otwiera drzwi frontowe. Dobry piesek. Czarny pies, nie? Dobra, trzeba stąd wyjść. Nie mogę skakać. A, bo jestem pod wpływem tego. Nasza pani lubiła tu przesiadywać, ale to nie jest... Grób? W takim miejscu? Iris von Everec lubiła kwiaty. Ale nie chciałaby ich. Dobra, to ty pewnie tutaj. To miejsce będzie chyba odpowiednie. Tak, lubiła tu malować. Czy pani von Everec miała jakieś oczekiwania? Jak chciała być pogrzebana? Czuła strach przed śmiercią i bała się, że nikt nie zadba o jej pochówek. Nie powie dobrego słowa. W takim razie ja spróbuję. Nie znałem Iris von Everec i niewiele mogę o niej powiedzieć. Los chciał, że jej szczątki składa do grobu nieznajomy. Czasami los plącze nam ścieżki, a życie staje się ciężkie, nie do zniesienia. Po śmierci każdy zasługuje na wytchnienie. Szkicownik. Podpisałaś ten szkicownik swoim imieniem. Może chciałabyś, żeby był pogrzebany razem z tobą. Wy dwoje, macie jakieś ostatnie słowa dla swojej pani? Nie dbamy o ludzkie obrządki. Wierzymy, że uczyniłeś wszystko zgodnie z waszym zwyczajem. Szczątki zostały pogrzebane. Spróbujmy ją wezwać. Duchu niespokojny, złożyłem twe kości. Zapomnij o gniewie. Zapomnij o żalu. Okaż swe oblicze.
Wybacz, że wyrywam cię z twojego świata. Muszę cię o coś... To nie będzie takie proste. Za tobą? Dobrze. No to teraz chyba się udamy do innego świata ogólnie. Do obrazu? Co to za miejsce? Namalowany świat. Dzieło Iris von Everetz. A jak wy tutaj trafiliście? My istniejemy w obu światach równocześnie. Dziwne miejsce. Wyśniła je Iris von Everetz. Za życia istniał tylko w jej umyśle. Po śmierci nabrał realnych kształtów. Trudno w to wszystko uwierzyć. Lepiej dla ciebie, żebyś uwierzył i miał się na baczności. Namalowany świat bywa niebezpieczny. Wszystko pięknie, ale gdzie Iris? Obudziłeś ją tylko na chwilę. Jeśli chcesz porozmawiać, musisz wyrwać ją ze snu na dobre. Tylko jak? Jesteś tropicielem, prawda? Przyglądałeś się śladom. No i? To świat złożony z zatartych wspomnień. Nasza pani pragnie wymazać je z pamięci, ale nie może. Znajdź je, napraw, przywołaj lęki, które dręczą Iris von Everetz, a potem je zniszcz. Łatwo powiedzieć. Dobrze, moi drodzy, ale moim zdaniem zakończymy sobie w tym miejscu i zapraszam was już na następny odcinek, w którym będziemy eksplorować ten namalowany świat wymyślony, wyśniony przez Iris von Everetz. Zapraszam was już na następny odcinek. A zatem wam dziękuję i trzymajcie się, moi drodzy. Do zobaczenia.